Rząd przyjął projekt ustawy o kredytach mieszkaniowych. Jeśli zostanie przegłosowany przez Sejm i Senat, od lipca Polacy będą mogli zaciągać kredyty hipoteczne oprocentowane na poziomie 2%. Z programu mają skorzystać osoby do 45 roku życia, które nie są właścicielem mieszkania lub domu. Państwo będzie dopłacać do rat kredytowych co miesiąc przez 10 lat, tak aby kredyt miał stałe oprocentowanie i tak jakby kredyt był kredytem o stałym oprocentowaniu. Z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia człowieka, który zaciąga taki bezpieczny kredyt, będzie to kredyt o stałej stopie procentowej. Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego to 500 tysięcy złotych, a w przypadku rodziców, małżeństwa lub rodzica wychowującego dziecko ten limit to 600 tysięcy złotych. Na kilka miesięcy przed wyborami partie prześcigają się w obietnicach dotyczących rynku mieszkaniowego. Koalicja Obywatelska proponuje kredyty bez oprocentowania, a do tego zapewnia, że zadba także o tych, którzy kredyt wzięli niedawno i zmagają się z wysokimi stopami procentowymi. Myślimy o tych, którzy wpadli w tą pułapkę, zachęcani przez banki, zachęcani przez rząd, zachęcani przez prezesa Glapińskiego, który mówił, że stopy procentowe nie będą rosły i wpadli w tą pułapkę i raty kredytowe im bardzo wzrosły i najnormalniej budżety domowe, ale oni sami cierpią z tego powodu i nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość. Na razie jednak Koalicja Obywatelska nie wie, jak tym cierpieniom obecnych kredytobiorców zaradzić. Z kolei Lewica chce iść w kierunku większego udziału samorządów w zapewnianiu ludziom mieszkań. Dopłacanie do kredytów uważa za zły pomysł. Żeby zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi w Polsce, musi zacząć na dużą skalę budować samorząd. Żeby to było możliwe, samorządom musi pomóc państwo i muszą pomóc publiczni deweloperzy. Mamy konkretną propozycję przekazywania na ten cel 1% produktu krajowego brutto. Jedno jest pewne, zarówno propozycja Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości, jeśli zostaną spełnione, spowodują duże ożywienie na rynku mieszkaniowym. Przypuszczamy, że i w tym roku ten kredyt dwuprocentowy spowoduje, że popyt będzie dużo, dużo większy. Już teraz odczuwamy bardzo dużo pytających osób, czekających na ten kredyt. Są takie osoby, które potrafią odstąpić nawet od umowy po to, żeby tylko i wyłącznie załapać się na ten program, więc na pewno ruch będzie spory. Choć przyszli kredytobiorcy z pewnością czekają na spełnienie przedwyborczych obietnic, to nie będzie to tanie. W przypadku propozycji PiS mowa o około 16 miliardach złotych w ciągu 10 lat. Pomysł Koalicji Obywatelskiej tylko w pierwszym roku kosztowałby około 4 miliardów złotych. Ksiądz Franciszek Blachnicki, który zmarł 27 lutego 1987 roku, został zamordowany poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych. To wynik śledztwa prowadzonego przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych Wydziału 11 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc komunistycznego wywiadu, w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb, a więc wysłano małżeństwo państwa Gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć, szanowni państwo, i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Śledztwo poprzez pozyskanie dowodów, między innymi z opinii biegłych, w oparciu o ekshumację ciała duchownego, ale też poprzez pozyskanie nowych dowodów, zeznań wcześniej nieprzesłuchiwanych świadków, kwerendy dokumentów też w innych państwach, pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na tą brutalną w tym sensie w wymowie prawdę. Ksiądz Blachnicki w czasie II wojny światowej trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po wojnie pełnił posługę m.in. jako wikary w parafiach w Tychach, Łaziskach Górnych, Rydułtowach czy Cieszynie. Był represjonowany przez komunistyczne władze. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny księdza. On do tej pory był prowadzony z tytułu o heroiczność cnót, czyli jako tak zwanego wyznawcy w kościele. I na pewno ta wiadomość dzisiejsza ma wpływ na to, że trzeba będzie to bardzo poważnie rozważyć, czy nie zmienić tytułu procesu beatyfikacyjnego, że jest to proces o męczeństwie.
Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. Zmarł 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu na terenie ówczesnej RFN. Zmumifikowane zwłoki w jednym z domów w Radlinie. Makabrycznego odkrycia dokonała pod koniec lutego osoba spokrewniona z właścicielem mieszkania. Członka rodziny miał zaniepokoić fakt, że z mężczyzną od pewnego czasu nie było kontaktu. Trudno go było nawiązać również policji, kiedy przyszła sprawdzić, co się z nim dzieje. W jednym z pokoi na łóżku leżały zmumifikowane ludzkie zwłoki. W mieszkaniu w tym czasie był też jego właściciel, 76-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Z tym właścicielem kontakt był bardzo utrudniony, dlatego policjanci na miejsce wezwali ratownictwo medyczne. Na miejsce została skierowana również grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy prowadzili niezbędne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. I jeszcze w tym samym dniu prokurator podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w tej sprawie, a właściciel mieszkania został zabrany do szpitala. Prokuratura nie ujawnia na razie zbyt wielu szczegółów. Ujawniono zwłoki. Z tego co wiem, miała być to matka mężczyzny, który trafił do szpitala. Zmarła jakiś czas wcześniej. No i jest podejrzenie, że te zwłoki zostały wykopane, uległy zmumifikowaniu i mężczyzna z nimi mieszkał. Natomiast to jest jakby wszystko w chwili obecnej. Nie mamy z tego co wiem jeszcze wyników sekcji zwłok tej kobiety. W prowadzonym śledztwie nie wyklucza się również wariantu, że ciało kobiety nigdy nie zostało pochowane. Jak nieoficjalnie przekazał nam jeden z pracowników cmentarza, na którym stoi nagrobek kobiety, trumna pod ziemią się znajduje, jednak jeszcze nie zlecono przeprowadzenia ekshumacji. Z informacji na nagrobku wynika, że kobieta zmarła w 2010 roku. Dziś jeszcze trudno mówić o przyczynach nienormalnego zachowania 76-latka. Specjalista psychiatrii wskazuje, że podobne zachowania mogą wynikać na przykład z niepełnosprawności intelektualnej lub innych zaburzeń. Mi jako psychiatrze pierwsze jednak nasuwa się tutaj podejrzenie choroby psychicznej. Być może jest to człowiek chory na schizofrenię. Takie osoby, jeżeli ta choroba jest nieleczona, zachowują się nieracjonalnie z naszego punktu widzenia. Być może mnie utrzymywał cały czas w swoim przekonaniu jakąś więź z matką, jeżeli on z nią rozmawiał, jeżeli ją gdzieś tam karmił, dbał o nią, być może czuł jej obecność, być może słyszał, że ona do niego mówi, być może miał jakiś większy cel, którego my nie rozumiemy. Ta mumifikacja, którą przeprowadzał, może o tym świadczyć, prawda? Ta opieka nad tą matką może świadczyć, że traktował ją jak osobę żywą. Wstępne ustalenia służb wskazują, że ciało kobiety było dobrze zachowane i nie znajdowało się w stanie rozkładu. Rozpoczyna się remont ulicy 1 Maja w Sosnowcu. Dzisiaj, po porannych godzinach szczytu, dwa pasy ruchu zostały zamknięte, po jednym w każdą stronę. Najpierw zajmiemy się pasami wewnętrznymi, czyli tymi, które przylegają do torowiska. Tutaj wykonawca najpierw będzie zrywał nawierzchnię, a potem te pasy zewnętrzne. Więc tutaj ruch w miarę będzie płynnie się odbywał. Prace na ulicy 1 Maja są częścią większego projektu modernizacji dróg w Sosnowcu. W kolejnych etapach wymieniona zostanie nawierzchnia na ulicach Sienkiewicza i Piłsudskiego. 29 marca zamknięta zostanie też ulica Wojska Polskiego, gdzie remontowany będzie wiadukt kolejowy. W związku z tym zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Część przystanków nie będzie obsługiwana, będą też nowe rozkłady jazdy. Dwie linie, 220 i 221, zostaną zintegrowane w jedną. Podzielona zostanie też trasa autobusowej linii zastępczej T26. Zakończenie prac remontowych w Sosnowcu zaplanowane jest na kwiecień 2024 roku. Znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie nie jest łatwe. Na co dzień przekonują się o tym pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Takich Osób. Dlatego co roku pracodawcy, którzy nie boją się podjąć takiego wyzwania, są nagradzani. Coraz więcej pracodawców było zachęcanych do podjęcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jakby ta kampania coraz lepiej się rozwijała, więc postanowiliśmy podziękować tym pracodawcom za to, że są otwarci na to, że mogą zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Podczas tegorocznej gali nagrodę odebrało 20 pracodawców. Ludzie, którzy od lat wspierają Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, otrzymali specjalną nagrodę Kamrata. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy korzystają ze wsparcia trenerów pracy, którzy pomagają im w czasie poznania stanowiska czy dotarciu do miejsca pracy. Co jest
ważne to, żeby znowu, jak w przypadku każdego człowieka, dać sobie czas na poznanie drugiej osoby, ponieważ często w przypadku pierwszych prac naszych uczestników mają na początku wiele obaw i się boją, i są wycofani może troszeczkę na początku, może nie będą wchodzić tak śmiało w relacje, ale w czasie, kiedy zdobywają nowe doświadczenia, to dopiero wtedy możemy zobaczyć, jakimi są wspaniałymi ludźmi. Pracodawcy podchodzą sceptycznie do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, jednak z roku na rok sytuacja ulega poprawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, na tym zyskała moja firma, na tym zyskała moja załoga, no bo jest się czego uczyć od tych ludzi i z przyjemnością patrzy się, jak oni wykonują swoje obowiązki. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi działa w Bytomiu od 2006 roku. Dzięki niemu ponad 130 osób rozpoczęło pracę zawodową.